że żołnierzy Wojska Polskiego. Czy Manfredowi von Paulusowi uda się zapobiec masakrze swoich żołnierzy? Na tę chwilę wygląda, że tak. Przewaga liczebna Niemców jest zdecydowana. Ma po swojej stronie Stuczyków, doświadczonych w bojach i zdeterminowanych. Ma też wokół siebie bojowników Werwolfów, mogących przede wszystkim prowadzić skuteczne działania sabotażowe na tyłach nieprzyjaciela. Niemcy formują tabor, formują punkt oporu skupiony wokół pojazdu. Słychać coraz prostszą broń maszynową. Wszystkie karabiny ZB używane przez Polaków i karabiny Maxim ZUR 1910 zaprojektowane w czasie I wojny światowej oraz skutecznie używane jeszcze do czasów współczesnych. Dodge WC-51 mija stanowiska niemieckie i kieruje się do pola bitwy. Tuż za nim pod ostrzałem manewruje Willis. Zacięte działo kalibru 20 mm samochodu pancernego nie pozwala Niemcom zniszczyć tych pojazdów. Pojawienie się Rosjan jest również sygnałem dla zupełnie innej strony, dla żołnierzy Wojska Polskiego, którzy docierali w rejon Kamiennej Góry na początku maja 1945 roku. Oczywiście i oni nie spodziewali się żadnych sytuacji bojowych, ale byli przygotowani na to, żeby zmierzyć to z nieprzyjacielem. Ostrzał sędzia. Obie strony nie potrafiły zdobyć wystarczającej przewagi, żeby doprowadzić do przełamania. Rosjanie mieli dużo amunicji. Tej amunicji brakowało nie.